22 września do Ostrowi przyjechała senator Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Maria Koc wzięła udział w konferencji prasowej dotyczącej efektów społeczno-gospodarczych osiągniętych przez lokalne samorządy. Jednym z przykładów korzyści uzyskanych dzięki środkom z centralnych programów inwestycyjnych jest nowy kompleks szkolno-przedszkolny, który powstaje na miejscu dawnej małej jedynki. To jedna z największych inwestycji tego typu w oświatę, jakie są w Polsce realizowane, mówiła senator. Byłam bardzo ciekawa tej inwestycji, bo pamiętam już wiele lat temu pan burmistrz Jerzy Bauer mówił o potrzebie budowy nowego kompleksu szkolno-przedszkolnego i wiem, że jego troską, jak też troską Rady Miasta było to, skąd pozyskać środki na tak wielką inwestycję, konieczną dla rozwoju miasta, konieczną dla bezpiecznej, dobrej edukacji młodego pokolenia mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Nie było ani programów unijnych, ani żadnych innych, takich, z którego można by było tę inwestycję zrealizować. I wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Ten program dał możliwość, dał szansę samorządowi Ostrowi Mazowieckiej sięgnięcia po środki i zrealizowania tej inwestycji. Państwo napisali dobry wniosek, pozyskali rekordową kwotę i to gratuluję bardzo serdecznie panie burmistrzu, panu i całej Radzie Miasta, bo pozyskaliście rekordową kwotę, ale wiem, że zrozumienie dla tej potrzeby, dla tej inwestycji było bardzo ogromne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Budowa kompleksu jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z programu Polski Ład. Cała inwestycja, zakup działki, budowa i wyposażenie obiektu to koszt blisko 55 milionów złotych. Prawie 40 milionów pochodzi z rządowego programu. Znajdujemy się na terenie największej w ostatnich dziesięcioleciach na terenie Ostrowi Mazowieckiej inwestycji. To kompleks szkolno-przedszkolny, który jest wielką inwestycją w sensie budżetowym i społecznym. Ostrów Mazowiecka jest na wyraźnej ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego, mówił burmistrz miasta Jerzy Bauer. Chcę podkreślić, że ta inwestycja od lat była przez nas, przez samorząd Ostrowi Mazowieckiej planowana. Ale jest możliwa do realizacji w jednym etapie dzięki wielkiej pomocy państwa. Nowa szkoła podstawowa pomieści 300 dzieci, a przedszkole 250. Prace idą zgodnie z harmonogramem i obiekt powinien zostać otwarty dla uczniów we wrześniu 2024 roku. Piękny, nowoczesny obiekt, który myślę, że będzie chlubą Ostrowi Mazowieckiej, ale takich inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach tutaj w mieście Ostrów Mazowiecka dzięki programom rządowym, przy wsparciu programów rządowych jest dużo więcej. To są inwestycje chociażby drogowe, tych potrzeb też jeszcze jest trochę w tym zakresie, ale równie pięknie dzięki wsparciu rządowemu rozwija się cały powiat ostrowski. Tak jak wnikliwie szukałam informacji na ten temat, to tylko z Polskiego Ładu, z pierwszego, drugiego naboru, z programu na inwestycje wodno-kanalizacyjne, z programu popegeerowskiego, to państwo otrzymali jako samorządy powiatu ostrowskiego ponad 200 milionów złotych na inwestycje. To jest bardzo dużo środków, w ramach których można właśnie budować drogi powiatowe, gminne, budować kanalizacje, budować tę infrastrukturę, która jest niezbędna do dobrego, bezpiecznego życia dla mieszkańców. Gratuluję bardzo serdecznie panu burmistrzowi, wszystkim państwu samorządowcom na czele z panem starostą, panu wójtowi, wszystkim samorządowcom, którzy na co dzień bardzo ciężko pracują tutaj na ziemi ostrowskiej na rzecz swoich mieszkańców. Wśród prelegentów był również starosta ostrowski Zbigniew Chrupek oraz wójt gminy Boguty Pianki Jędrzej Michał Drewnowski. Więc jesteśmy, jeszcze raz mówię, podkreślam, bardzo, bardzo wdzięczni, dziękujemy serdecznie i podkreślamy, bez tych inwestycji, bez tych środków nie byłaby możliwa realizacja tych ogromnych inwestycji tu w naszym powiecie. A jak słyszymy, to dzieje się wszędzie. I to jest dopiero ogrom całych działań rządu. Podczas konferencji podkreślano, że programy inwestycyjne rządu nadały tempa wielu lokalnym inwestycjom, budowie szkoły i przedszkola, powstaniu Muzeum Dom Rodziny Pileckich oraz utworzeniu stacji uzdatniania wody i wybudowaniu nowych bloków mieszkalnych.